Witam bardzo serdecznie na uroczystości 8. Szkolnego Dnia Kolejarza. Szczególnie serdecznie witam panią Katarzynę Wawryłuk, naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Siedlec. Witam serdecznie pana Adama Skupa, dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Witam serdecznie panią Agnieszkę Jankowską, starszego specjalistę Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Witam bardzo serdecznie naszych pracodawców, z którymi bardzo aktywnie współpracuje nasza szkoła. Witam panią Ewę Gruszkę, dyrektora Zakładu Centralnego PKP Intercity. Witam panią Małgorzatę Tenderę, reprezentantkę spółki Kolej Mazowiecka. Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckiej. Witam pana Wiesława Milewskiego, naczelnika sekcji eksploatacji. Witam pana Grzegorza Janaszka, przewodniczącego Rady Rodziców. Bardzo serdecznie i gorąco witam absolwentów naszej szkoły, którzy teraz jako czynni pracownicy firm poligraficznych, spółek kolejowych zaszczycili nas swoją obecnością. Witam panią Paulinę Pilich, studentkę Politechniki Warszawskiej Zakładu Technologii Poligraficznych, fotografkę. Witam pana Karola Kiszkę, pracownika drukarni cyfrowej Elbil. Witam absolwentów szkoły, aktualnie pracowników spółki PKP Intercity. Witam panią Karolinę Bereszczyńską. Witam panią Kamilę Zając, konduktora. Witam panią Aleksandrę Skowron, pracownika administracyjnego spółki. Witam pana Mateusza Połowińskiego, maszynista. Witam pana Bartłomieja Iwaniuka, elektromontera. Witam serdecznie i gorąco absolwentów szkoły, aktualnie pracowników spółki PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe. Witam panią Justynę Paluch, audytora infrastruktury pasażerskiej. Witam panią Justynę Mic, dróżnika przejazdowego. Witam pana Konrada Łańskiego, dyżurnego ruchu. Witam serdecznie absolwentów szkoły, aktualnie pracowników spółki Koleje Mazowieckie. Witam panią Annę Stefaniuk, kierownika pociągu. Bardzo serdecznie witam reprezentantów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, szkoły, z którą bardzo aktywnie współpracujemy. Witam pana Mariusza Steca i trio saksofonowe w składzie pani Olga Masiak, zapraszam.
zapoczątkowana z inicjatywy uczniów. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 imienia generała Józefa Bema w Siedlcach, kształcący się w zawodach Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Geodeta, Technik Transportu Kolejowego, Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego, Technik Pojazdów Kolejowych, Technik Budownictwa Kolejowego oraz uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 imienia generała Józefa Bema w Siedlcach, kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych, złożą uroczyste ślubowanie i zostaną oficjalnie przyjęci do grona społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach. Wszyscy uczniowie kształcący się w zawodach, które oferuje szkoła, stanowią społeczność siedleckiej kolejówki. Dlatego właśnie podczas Szkolnego Dnia Kolejarza imprezy zapoczątkowanej z inicjatywy uczniów przez uczniów uczniowie klas pierwszych złożą uroczyste ślubowanie, deklarując przynależność i chęć kształcenia w zawodach, które wybrali. Szanowni Państwo, podczas uroczystości nie zabraknie też tematów zawodowych. W końcu Siedlecka Kolejówka to szkoła, dla której priorytetem jest kształcenie zawodowe uczniów, a współpraca z ich przyszłymi pracodawcami aktywizuje młodzież do doskonalenia umiejętności oraz rozwijania zawodowych pasji i znacząco wpływa na przygotowanie do podjęcia przez nich pracy. Pracodawcy oraz absolwenci szkoły pracujący aktualnie w wyuczonych zawodach, w zakładach, firmach poligraficznych, geodezyjnych, spółkach kolejowych powiedzą o atutach pracy w zawodach wyuczonych w szkole, które śmiało można nazwać zawodami pewnej przyszłości. Powiemy również o możliwości dalszego rozwoju zawodowego w Branżowym Centrum Umiejętności PKP Intercity, Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach. Będzie też możliwość dyskusji o jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem zawodów, w których kształci siedlecka kolejówka. Będzie też szansa na zadawanie pytań, bo przecież w uroczystości udział biorą uczniowie, którzy dopiero rozpoczęli kształcenie zawodowe. Prawdziwą ucztą dla ducha będą występy artystyczne uczniów szkoły i gości, reprezentantów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, szkoły, z którą współpracuje Siedlecka Kolejówka. Nie zabraknie też innych niespodzianek. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej wyjątkowej uroczystości. Do ślubowania. My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 imienia generała Józefa Bema w Siedlcach, świadomi możliwości uczestniczenia w świecie teraz i w przyszłości, uroczyście ślubujemy strzec wartości etycznych i moralnych, czyniąc treścią swojego życia hasła wielu pokoleń Polaków: Bóg, honor, ojczyzna. Swe serce, myśli i cały zapał młodzieńczych sił poświęcić na doskonalenie się poprzez rzetelnie zdobywaną wiedzę i umiejętności. Swoim postępowaniem i zachowaniem godnie reprezentować szkołę, jej patrona i sztandar. Wytrwałą nauką i pracą budować przyszłość opartą na zasadach poszanowania godności każdego człowieka. Kochani uczniowie klas pierwszych, chociaż od 1 września jesteście członkami naszej społeczności szkolnej, to dopiero po złożeniu przysięgi staliście się pełnoprawnymi uczniami Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 imienia generała Józefa Bema w Siedlcach. To znaczy uczniami świadomymi swoich praw i obowiązków. Zaczynacie kolejny etap waszej edukacji, ale też może, a przede wszystkim kolejny etap waszego życia. Cieszę się, że na ten czas
Wybraliście naszą szkołę i że to właśnie my będziemy mogli Wam towarzyszyć w osiąganiu kolejnych szczebli wykształcenia i w nabywaniu nowych doświadczeń na drodze ku pełnej dojrzałości i dorosłości. Mam nadzieję, że zdobędziecie w naszej szkole nie tylko wiedzę, doświadczenie, umiejętności zawodowe, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie. Wierzę w to, że ten czas spędzony w szkole zaowocuje Wam w przyszłości. Kochani uczniowie, życzę Wam wspaniałego rozwoju zdolności, wielu zawodowych talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach. Tego od Was oczekujemy i wyrażam przekonanie, że jako społeczność szkoły nie doznamy zawodu. Powodzenia! Że upadamy wtedy, gdy nasz
nasze życie przestaje być codziennym strumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym strumieniem. Wszyscy z okien, a spokojnie są tu na szurę. Każda chwila
Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł cię u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć klatkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem, nie idź ścieżką własną, depcz, otwórz głowę, zanim powiesz, zrozum bądź, nigdy nie burz, buduj, twórz, smakuj, milcz, myśli, czuj. Zrozumiałem, by żyć, musisz chwytać dzień, wstań, by biec i znieć nie znaczy żyć. Weź się w garść, ten dzień jest twoim dniem, a wierzę, że będzie dla każdego z nas piękno w naszych sercach. Gdybym nie był sobą, gdybym w mojej bitwie miał kogoś, czy bym wtedy zwątpił i wciąż stał? Gdyby każda strata mogła zysk dać ci na mojej drodze, gdyby każdy kolec róże miał. Konotując miejsce słów, migawki zobacz, jest ryzyko oswojenia nadal. Zbędna mowa, nowa, krótko skrzydła, miękkość kości, kielich ból, łapać snów. Zrozumiałem, by żyć, musisz chwytać dzień, wstań, by biec, bo istnieć nie znaczy żyć. Weź się w garść, ten dzień jest twoim dniem, a wierzę, że będzie dla każdego z nas piękno w naszych sercach. Jako szkoła, nazywana popularnie Siedlecką Kolejówką, kształcimy w różnorodnych zawodach. Mamy już wiele sukcesów, a te sukcesy to współpraca z pracodawcami, a także nasi absolwenci, którzy zdobyli odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe, a teraz pracują w wyuczonych zawodach. W związku z tym, że gośćmi na dzisiejszej uroczystości są reprezentanci pracodawców, absolwenci, a także uczniowie klas pierwszych, bardzo proszę, zapraszam do wypowiedzenia się na temat przygotowania zawodowego, a także przyszłej pracy. Za chwilę wysłuchacie Państwo wypowiedzi absolwentów pracujących w zawodzie grafika, w różnorodnych zawodach kolejowych. Celem tej dzisiejszej dyskusji z możliwością zadawania pytań jest pokazanie, że szkoła nasza przygotowuje i kształci w zawodach pewnej przyszłości. Obecność pracodawców potwierdza tę stabilizację i pewność. Kształcimy i przygotowujemy nie tylko do pozyskania umiejętności zawodowych, ale też do pracy w zakładach, firmach poligraficznych, spółkach kolejowych. Szanowni Państwo, zapraszam Paulinę Pilich i Karola Piliszkę. To absolwenci, którzy kształcili się w naszej szkole w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Obecnie pracują w wyuczonych zawodach. Proszę podzielenie się tym, co Państwo skorzystali i jakie atuty pracy w zawodzie grafika. To tak, nazywam się Paulina Pilich, jestem absolwentką kierunku grafiki. Aktualnie jestem studentką Politechniki Warszawskiej na kierunku papiernictwo i poligrafia, czyli to oznacza, że to nie musi być po technikum od razu praca. Mamy w tych kierunkach studia, także bardzo zachęcam. Tym bardziej, że jeśli jesteś po technikum,
już ogarniasz programy, bo technikum cię do tego przygotowuje, masz bardzo dużo łatwiej w niektórych przedmiotach stricte graficznych lub po prostu programowych, że jest ci łatwiej i wychodzisz osób po liceum, muszą pytać cię, jak to zrobić, bo na studiach nikt ci nie pokaże palcem, ty musisz zrobić to tak i tak, tylko musicie to szukać. I my po technikum uważam, że mamy duże ułatwienie, także no, zachęcam bardzo serdecznie, tym bardziej, że Politechnika to jest jedyna albo dwie uczelnie, które mają ten kierunek studiów, także specjalistów w tej dziedzinie po studiach jest bardzo mało. Tak samo tutaj pani Weronika Makowska ukończyła te same studia, także widać, że praca po tym jest i nie tylko i nie tylko tak, że to się kończy, że o, skończyłam tą szkołę, co dalej. Są studia, no co prawda są w Warszawie, ale jeśli zaryzykujecie i podejmiecie to wyzwanie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, a raczej to jest 100% pewność, że na pewno znajdzie się dla was pracodawca. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam absolwentów spółek na czele z pracodawcami. Zacznijmy od spółki, z którą szkoła bardzo aktywnie od wielu lat współpracuje. Można powiedzieć, że jest współlider, jeśli chodzi o współpracę. Nie uciekajcie, kochani, zostańcie tam. Spółka PKP Intercity. Zapraszam panią dyrektor zakładu centralnego PKP Intercity, panią Ewę Truszkę, a także absolwentów, panią Karolinę Wereszczyńską, panią Aleksandrę Skowron, panią Kamilę Zając, pana Mateusza Kołubińskiego i pana Bartłomieja Iwaniuka. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania spółki PKP Intercity właśnie z zespołem absolwentów tej szkoły. Jestem dumna. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj przyjeżdżać i świętować, ale również cieszę się, że te siły, ta praca, którą tutaj wkładają nauczyciele, uczniowie, że ci, którzy tutaj przychodzą, mają pewność, że to jest sens, że to, co robią, to jest później zwieńczenie, ta praca w PKP. Nie tylko, oczywiście wszystkie zawody są potrzebne. Ja szczególnie chciałam tutaj przedstawić różne stanowiska. Jest przekrój i technicznych, i administracji, i tych cięższych stanowisk typu maszynista, bo to jest ciężka, odpowiedzialna praca, ale również drużyny konduktorskie, kasa, czyli frontline, stanowiska, które zajmują się reprezentowaniem też PKP Intercity, naszej spółki, są oceniani. I właśnie dzięki tej ocenie później Intercity ma tak dobre notowania. Również administracja to jest jakby pomoc naszym pracownikom w administracji cały czas. Jesteśmy otwarci na naszego klienta wewnętrznego, musimy również być mili, musimy również być życzliwi i tak staramy się przygotowywać absolwentów tej szkoły. Ja również chciałam powiedzieć, że w 80% w administracji jestem otoczona absolwentami szkoły numer 6. W Siedlcach to są osoby, które bardzo często zmieniają stanowiska, zaczynają najczęściej od sekretariatu, a potem po kilku miesiącach szybciutko, w miarę potrzeb, staram się rozwijać i dawać im możliwości rozwoju. Młodzież też ma możliwość podejmowania studiów. Widzę bardzo wielką mądrość wśród młodzieży, ponieważ ci, którzy mają odpowiedzialne stanowiska typu maszynista i to przygotowanie trwa 2 lata zwykle, a mamy też absolwentów teraz pana Pawła Boka, pamiętam, dała mu w tym roku zgodę na studia. Jeździ już ponad rok samodzielnie jako maszynista. I teraz, kiedy nabrał doświadczenia, jest już pewny tego, co robi, ma siłę i dzieli teraz ten wolny czas, jeszcze zdobywając naukę. Chciałam to powiedzieć, ponieważ właśnie takie podejście do szkolenia, do rozwoju jest bardzo dobre, bo nie da się od razu na
zdobyć i zawodu maszynisty wykształcić. I nie da się również studiować, ponieważ można spróbować, ale zwykle kończy się to tak, że coś się zawali. Dlatego ja bardzo proszę wszystkich, żebyście właśnie wybierając pracę w PKP Intercity umieli później podzielić te swoje siły tak, żeby zdobyć wszystko, co jest możliwe, ale nie wszystko w jednym czasie. Bo czasami życie nie pomaga, są jeszcze jakieś inne problemy i wtedy szkoda byłoby, żeby pewne rzeczy zaprzepaścić na zawsze. A jeżeli dzielimy te swoje siły, to jest dużo łatwiej. Ja oddam głos tutaj moim pracownikom, jestem dumna, że jestem z wami i bardzo proszę, powiedzcie o sobie jak najwięcej. Nazywam się Karolina Hereszczyńska, jestem absolwentką kierunku technik transportu kolejowego. Obecnie pracuję na stanowisku kasjer biletowy na dworcu centralnym w Warszawie. Szkoła dała mi dobry początek do pracy, ponieważ jak szłam na kurs, to miałam już pewne podstawy, było mi dużo łatwiej wdrożyć się w mój zawód. Praca moja polega na sprzedaży biletów, no i pracy z klientem, co jest, nie ma monotonii, praca jest codziennie inna, fajna też, przychodzą różni ludzie, bardzo życzliwi, czasami troszkę wymagający, ale ogólnie jest bardzo fajny. Nazywam się Aleksandra Skoba, pracuję jako pracownik administracyjny na dziale logistycznym. Ukończyłam szkołę na kierunku geodeta. To trochę tak inaczej niż powinnam, ale dzięki kolegom, koleżankom właśnie, z którymi dzieliłam klasę, którzy byli na kierunku kolejowym, zainteresowałam się bardziej koleją i spróbowałam swoich sił, przechodząc do spółki PKP Intercity. W spółce naprawdę dużo się dzieje, jest bardzo ciekawe. Współpracujemy z różnymi sekcjami i... Co można jeszcze powiedzieć? Tak, systemy cały czas nowe, idziemy do przodu, cały czas coś się dzieje i nasza firma się coraz bardziej rozwija i bardzo polecam tak naprawdę. Witam, nazywam się Kamila Zając i pracuję na stanowisku konduktora. Szkołę skończyłam w 2021 roku, no i bardzo pomogła, tak? Bo jestem też studentystką, podpisałam umowę w drugiej klasie, więc to też dało mi duży wstęp do pracy, dużo nauczyło, tak samo wszystkie przedmioty w szkole dużo wiązały się z moim pracą, no bo wiadomo, i ruch, i handel, i to wszystko się wokół tego kręci, więc myślę, że szkoła bardzo pomaga, jeżeli ktoś chce iść w tym kierunku. Nazywam się Mateusz Burmiński, szkołę skończyłem w 2018 roku, jestem absolwentem technika transportu kolejowego. Od 5 lat pracuję w PKP Intercity, od 3 lat samodzielnie prowadzę pociągi i tak jak to tutaj już było powiedziane, tak ta szkoła daje solidne podstawy do zorientowania się tego, jak funkcjonuje kolej. Tak dużo łatwiej jest się po tej szkole odnaleźć w całym organizmie, jakim jest cała ta kolej. Nazywam się Bartłomiej Iwaniuk. Jestem absolwentem Szkoły Podróżowej pierwszego stopnia o kierunku mechaniki pojazdów kolejowych. Pracuję aktualnie na stanowisku elektromonter. Dzięki tej szkole miałem wgląd na praktykach, jak to pracuje się na kolei. I ten kierunek, ta szkoła dała stabilną pracę na firmie. Dużo się dzieje, dużo ciekawych rzeczy, fajne osoby, polecam. Dziękuję bardzo. Widzicie, to jest wielki stres, bo jak się jest uczniem, to tak się przychodzi codziennie jak do swojego domu, a jak już potem się przychodzi po kilku latach, to jest trochę trudniej. Ale przede wszystkim jeszcze raz powiem, stawiamy na rozwój, nikomu nie zabraniamy dokształcać się, rozwijać. Mamy programy stypendialne, ale również programy dofinansowania do studiów wyższych, kursy i możliwości. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy pan Maciej, tak? Przyszedł już z licencją do nas? Właśnie, pamiętam,
i teraz zobaczyłam twarz po tylu latach, że skończąc technikum przyszedł już z własną licencją zrobioną na własną rękę, więc bardzo chciał być maszynistą, jeśli ktoś bardzo chce, to kwestia czasu, można zdobyć, można pracować na uprawnionym stanowisku, trzeba pracować, uczyć się, a wtedy ten świat jest o wiele prostszy, bo jak to zawsze mówiono mi w szkole, właśnie cięższa szkoła, lżejsze życie i to naprawdę potwierdza się, ale u nas również ta zmiana i ta praca na tych stanowiskach jest taką pracą, która daje możliwość rozwoju i jeżeli pracownik ma ochotę i już po prostu się wypalił, czy chciałby się rozwijać w innym obszarze, korzysta z naszych rekrutacji, które ogłaszamy i ja również później wszystkich absolwentów i czy znajomych, czy rodziców też, ale również czy rodzeństwo zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej. Mamy mnóstwo rekrutacji, mamy dużo osób, które odchodzą na emerytury i ta kadra się naprawdę już zmienia. Jak widzicie, młodzież rządzi w Intercity, tak jest. Ja niedługo przekażę pałeczkę młodzieży, także wyszkolimy i zostawimy sobie zastępstwo. Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło, dziękuję pani dyrektor za to, że mogliśmy tutaj być. I życzę owocnych takich pracy, żebyśmy mieli kolejnych wspaniałych absolwentów, a ja będę miała kolejnych pracowników i chciałam podkreślić, że są skromni, bardzo pracowici i zdolni, bo jeżeli dajemy nowe wyzwania, przesuwamy, zawsze stają na wysokości zadania. Dziękuję, jesteście wspaniali i cały zespół absolwentów jest wspaniały. Dziękuję. Ja pragnę tylko nadmienić, że PKP Intercity objęło patronatem kilka kierunków kształcenia w naszej szkole. To technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik pojazdów kolejowych oraz w branżowej szkole pierwszego stopnia nr 6 mechanik pojazdów kolejowych. Mieliście Państwo okazję wysłuchać tutaj absolwentów naszej szkoły, pracowników PKP Intercity. Była też okazja, by usłyszeć od samej pani dyrektor, która też jest absolwentką naszej szkoły i proszę zobaczyć, jaki awans, czyli w PKP Intercity można się rozwinąć jak najbardziej. Ja tutaj, drodzy absolwenci, bo tak pięknie mówiliście o szkole, ja bardzo dziękuję, ale tak jeszcze chciałabym, żebyście powiedzieli o pracy w PKP. Takie atuty trzy pracy w PKP Intercity. Czy faktycznie ta praca daje pewną przyszłość, daje satysfakcję, daje możliwość rozwoju? No, na pewno takim jednym atutem to jest stabilne zatrudnienie. Mamy pracę, umowę o pracę, wypłata jest na czas. No, praca jest bardzo fajna, tak jak już mówiłam. No to na pewno, stabilne zatrudnienie. Na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Jest tak firma rozwinięta, że każdy znajdzie to, co lubi. To jak koleżanka wspomniała, na pewno zatrudnienie na stałe, tak, na umowę o pracę. Praca na pewno nie jest trudna. Patrząc na mój jakby zawód konduktora, praca z ludźmi. Jeżeli ktoś lubi, to na pewno się spodoba. Jeżeli nie, tak jak pani wspominała, jest możliwość zmiany stanowiska. Firma jest otwarta na zmianę stanowiska, więc myślę, że to by nie było problemem. Jest praca w grupie, tak? Trzeba lubić pracę w grupie, no bo wiadomo, w drużynie się jeździ z kierownikiem i z większością konduktorów. Nie jest nudno. Różny wymiar pracy, o różnej godzinie się zaczyna, o różnej kończy, więc trzeba po prostu to lubić. Trzeba tak monotonnie, że tak powiem. Moje stanowisko wymaga, znaczy stawia dużo różnych wyzwań, tak? Także możliwość satysfakcji poradzenia sobie z tym wszystkim, no gwarantuje, tak? Także tutaj najbardziej no to satysfakcja, a reszta już została powiedziana przez kolegę.
Warunkami tej pracy są stałe zatrudnienie, satysfakcja z pracy. Elastyczny i dostosowany do potrzeb pracownika grafik, pracę, tak, możliwość rozwoju, tak, szkolenia się na kursach, studiach. Ja dodam jeszcze, że PKP Intercity jak najbardziej jest otwarte na różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne. Tutaj nasi uczniowie, czy technika elektroenergetyka, czy mechanika pojazdów kolejowych mają możliwość już będąc w szkole przechodzenia, uczestniczenia w takich kursach. No i taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o współpracę z PKP Intercity, będzie niebawem Branżowe Centrum Umiejętności. PKP Intercity jest partnerem, do tego Organizacja Branżowa Związek Pracodawców Kolejowych oraz nasza szkoła. Mam nadzieję, że niebawem będzie można w Branżowym Centrum Umiejętności podnosić kwalifikacje, a także nabywać dodatkowe umiejętności. Jest to możliwe. Mamy tutaj jedną z absolwentek, która po techniku geodecie pracuje w spółce, przekwalifikowała się, wszystko dla ludzi. Realizujemy swoje plany, marzenia. Każdy ma prawo odnaleźć swoje miejsce w życiu. Szanowni Państwo, teraz zapraszam kolejnego pracodawcę, z którym aktywnie współpracuje nasza szkoła. Zapraszam panią Małgorzatę Tenderę i pana Zbigniewa Setyłę. Państwo reprezentują spółkę Koleje Mazowieckie. Kolejna spółka, z którą aktywnie współpracuje nasza szkoła. Zapraszam również naszą absolwentkę, panią Annę Stefanuk, kierownika pociągu. Witam Państwa bardzo serdecznie na Szkolnym Dniu Kolejarza w swoim imieniu. Moje nazwisko to Małgorzata Tendera, jestem kierownikiem Wydziału Rozwoju Kadr i Spraw Socjalnych oraz bardzo dziękujemy za zaproszenie w imieniu pana prezesa Roberta Stępnia oraz całego zarządu. Droga młodzież, przy okazji Szkolnego Dnia Kolejarza chciałam Was zachęcić do rozważenia Spółki Koleje Mazowieckie jako waszego przyszłego pracodawcy. Kolej to bardzo ciekawe, a zarazem stabilne miejsce w życiu zawodowym. Uczniowie waszej szkoły poznają na praktykach zawodowych szczegóły zawodu głównie kierownika pociągu. Jednak do przewiezienia pasażerów z Siedlec do Warszawy potrzebujemy wiele różnych osób zatrudnionych na przeróżnych stanowiskach, wykonało bardzo różne zadania. Potrzebujemy maszynisty, którego tylko tutaj w nawiasie powiem, że kurs w tej chwili skróci się z 2 lat o 800 godzin zostało obciętych z samej jazdy, bo było 1620, jest 820 godzin obcięte. Także kurs maszynisty będzie dużo krócej trwał. Potrzebujemy kierownika pociągu, kasjera, rewidenta, ale też kogoś, kto ułoży rozkład jazdy, ludzi, którzy kupią nowy tabor, przeprowadzą postępowanie przetargowe, pozyskają fundusze unijne na zakup taboru. Potrzebujemy pracowników dyspozytury, która prowadzi ruch pociągów, pracując 24 godziny na dobę, mechanika, elektronika, którzy zadbają o utrzymanie taboru, zwrotniczego, ustawiacza, manewrowego, którzy uformują skład pociągu i ułożą drogę przejazdu. Żeby ci wszyscy, których wymieniłam i wielu innych, których nie sposób w takim skrócie wymienić, dostali pensję za wykonaną pracę, potrzebujemy również księgowych i kadrowców. Na kolei są też różne miejsca pracy, jako chodzi jako miejsce, czyli pracujemy na pociągu, pracujemy w biurze, pracujemy w terenie, czyli w torach czynnych, pracujemy w hali napraw. Każdy z Was może tam znaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym. Ja ze swojego 15-letniego doświadczenia bardzo zachęcam Was i Waszych kolegów i koleżanki do odwiedzenia strony internetowej spółki KM,
W zakładce Strefa Partnera znajdują się informacje o ofertach pracy i organizowanych szkoleniach, ponieważ przy Kolejach Mazowieckich działa ośrodek szkolenia. Zachęcam Was również do poznania spółki Koleje Mazowieckie w czasie praktyk zawodowych, na które w imieniu zarządu spółki serdecznie Was zapraszam. Dzień Kolejarza to dla pracowników spółki bardzo uroczyste święto. Z tej okazji, z okazji Szkolnego Dnia Kolejarza w imieniu Pana Prezesa Roberta Stępnia i całego zarządu spółki Koleje Mazowieckie życzę szczególnie uczniom klas kolejowych oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych i wszystkim Państwu zebranym wszystkiego najlepszego, realizacji marzeń i spełnienia na drodze zawodowej i jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. A teraz to oddam głos Panu Zbigniewowi. Witam wszystkich. Byłem absolwentem tej szkoły. Później pracowałem jako rewident, manewrowym, stawiacz. Miło wspominam te chwile, kiedy szlifowałem młotkiem w hali, która niedługo będzie rozebrana, powstanie centrum. Chciałbym Wam życzyć wytrwałości, cierpliwości. Kolej to jest rodzina. Kolejarze stanowią taką dużą rodzinę, także zapraszamy w szeregi tej rodziny. Praca na kolei to jest nie tylko praca, to jest służba. To jest praca w niedzielę, w świętach, w nocy. Także życzę cierpliwości i wytrwałości. No i zapraszam w nasze szeregi. Jednej rzeczy nie powiedzieli tutaj koledzy, koleżanki, bo zarobki są naprawdę dobre, zarówno w Kolejach Mazowieckich, w Intercity, czy w spółce PKP PLK. Także ja zapraszam serdecznie i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Witam, nazywam się Anna Stefanik, ukończyłam kierunek technik transportu kolejowego. Jestem kierowniczym od 5 miesięcy, kurs przygotowawczy trwał 5 miesięcy. Praca jest ciekawa, każda służba jest inna, inni podróżni, inna trasa, kolej rozwija się w szybkim tempie. Dlatego praca jest zawodem bardzo przyszłościowym. Zaletą jest, że posiadamy zniżki na przejazdy kolejowe. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam reprezentantów spółki PKP PLK. Zapraszam Pana Wiesława Milewskiego, naczelnika sekcji eksploatacji w Siedlcach oraz absolwentów naszej szkoły, aktualnie pracowników spółki PKP PLK, panią Justynę Paluch, panią Justynę Witz i pana Konrada Oleckiego. Szanowna dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. Świętujemy Dzień Kolejarza. Dzień Kolejarza jest to największe święto wszystkich kolejarzy w Polsce. Zarówno ci najbardziej doświadczeni, wiekowo też, ci mniej doświadczeni i ci, którzy się dopiero uczą, należą do tej ogromnej rodziny kolejarskiej. Tej rodzinie z okazji tego święta chciałbym życzyć samych radości w życiu, osiągnięcia wszystkich postawionych sobie celów i wszystkiego najlepszego. Tutaj mój przedmówca wspomniał, że o pracy na kolei mówiono służba. Tak, mówimy w dalszym ciągu. Dlaczego służba? Służba, ponieważ ciąży na nas ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżnych, jak i mniejsza odpowiedzialność za punktualność pociągu. Mniejsza i mniej bolesna. Drugi aspekt to wiemy dokładnie, że pracujemy 7 godzin w tygodniu, 24 godziny na dobę, prawda? Ale wiemy też, że ludzie chorują, że są inne sytuacje losowe. Wiemy też, że trzeba tego człowieka zastąpić. I tu mówimy o ciągłej gotowości.
pomimo, że nie jesteśmy w pracy, z tyłu głowy mamy to ciągło bytowe, że być może zadzwoni z pierwszy zmieni mój harmonogram czasu pracy i powie, czy mógłbyś przyjść się do pracy, bo pan X zachorował. Tak może się zdarzyć. To jest też, możemy podciągnąć pod definicję służby. Szanowni uczniowie, dziękuję wam, że podjęliście ten trud przygotowania się do zawodu kolejarza. Nie jest to łatwy zawód. Wszyscy o tym wiemy. Nie jest to łatwy zawód, jest to zawód odpowiedzialny. Ale za to praca jest, padło tutaj do słowa, praca jest. Te drzwi z napisem praca są cały czas szeroko otwarte. Zarobki przyzwoite. W górnej granicy stanu przyzwoite. Także naprawdę warto. Wiem, że nie jest to łatwe, ale żeby było kiedyś łatwiej, to teraz musi być troszeczkę trudniej. I proszę mi wierzyć, że jeżeli im więcej nauczycie się teraz tych przedmiotów ciężkich, to łatwiej wam będzie później przy wykonywaniu tych swoich obowiązków służbowych. To już apogeum osiągnęliście, już teraz będzie tylko łatwo. Proszę mi wierzyć, będzie łatwo. Na dowód tego, że ta praca jest, to zaprosiliśmy tutaj kilkoro przedstawicieli kilku zawodów. To jest tylko kropla, bo tych pracowników, którzy są absolwentami tej szkoły, mamy dużo. Nawet na tej sekcji siedleckiej jest ich bardzo dużo, ale nie sposób wszystkich zaprosić, bo ktoś przecież musi pracować, prawda? Opieramy się na nim. Także mamy tu przedstawicieli kilku zawodów, mamy dyżurnego ruchu, mamy inne zawody, na przykład to, co akurat teraz jest bardzo ważne, audyty peronów, czyli stan infrastruktury pasażerskiej na chwilę obecną. I mamy też przedstawicielkę jako dróżnik przyjazdowy. Na dowód tego, że ta praca jest. Posłuchajmy, co mają na ten temat do powiedzenia. Witam, Konrad się nazywam. 3 lata temu zakończyłem edukację w tej szkole. No i od 3 lat pracuję w spółce PKP Karolskie Linie Kolejowe, zakład Siedlce, sekcja Siedlce, jako dyżurny ruchu na lokalnym centrum sterowania ruchem w Mińsko-Mazowieckim. Jest to stanowisko, do którego zasadniczo przez 5 lat teraz, jak ja chodziłem, to było 4, jeszcze było gimnazjum, przez 5 lat przygotowujecie się najwięcej. Najwięcej macie lekcji zawodowych dotyczących ruchu, dotyczących infrastruktury kolejowej. Zdając obydwa egzaminy, dalej są obydwa egzaminy, tak jak było kiedyś, jesteście od razu uprawnieni do pracy po zdaniu egzaminu wewnętrznego u nas w spółce, do pracy jako dyżurny ruchu, nie tak jak osoba, która przychodzi kolokwialnie z ulicy, musi najpierw 2 lata jako nastawniczy odbyć stażu pracy, dopiero wtedy może starać się zostać w dyżurnym ruchu. Szkoła wam daje tą możliwość, że już od razu możecie o ten stopień wyżej skoczyć. No a czym się zajmuje dyżurny ruch, no to dowiecie się w szkole, no bo my uczycie się do tego zawodu. Już nawet wiedzą, już nawet naczelnik was uświadomił, no, czym się zajmuje dyżurny ruch. No wkrótce, dyżurny ruch jest jak kontrolę na lotnisku. Prawda? Tylko, że zamiast samolotów i zamiast pasa startowego ma tory, ma semafory, ma rozjazdy i on tym całym ruchem steruje. Jest najważniejszą osobą na stacji albo na odcinku, którym steruje, bo teraz są takie urządzenia, które pozwalają nam zdalnie sterować dużą ilością posterunków naraz. Prawda? Technika idzie do przodu, obowiązków też niestety jest więcej. No ale nagradzają nam to sowicie. Nazywam się Justyna. Jestem absolwentką kierunku drogi mosty kolejowe. Ukończyłam szkołę w 2000.
2019 roku i zostałam zatrudniona w PKP Polskie Linie Kolejowe w Siedlcach. Dzięki szkole miałam otwartą furtkę na podejście w ogóle do egzaminu na toromistrza, gdzie w naszym zakładzie byłam drugą dziewczyną. No i na tym stanowisku właśnie. Obecnie jestem na stanowisku audytor do spraw infrastruktury pasażerskiej. Do zakresu moich obowiązków należy generowanie rozkładów jazdy, dbanie o bezpieczeństwo ruchu pasażerów i na przykład to, co jest na przystanku osobowym do powtórnego odtworzenia po jakichkolwiek dewastacjach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Wilc. Jestem absolwentką szkoły. Szkołę skończyłam rok temu. Uczęszczałam na profil technik transportu kolejowego. Pracuję w Mińsku Mazowieckim jako drużyn przejazdowy. Moim głównym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Prowadzimy też dokumentację techniczno-ruchową z... Jesteśmy w stałym kontakcie z dyżurnym ruchu. Tak. No i praca jest dosyć odpowiedzialna, ale też jest przyjemna. Też niektóre sytuacje wymagają tego, żeby opanować nerwy. A ruch jest duży. Tak, jest duży ruch. Na Siedlickiej ulicy w Mińsku jest tyle samochodów. Jest, tak. I pociągów też jest. Tak. Mam wrażenie, że łatwiej było przy tablicy. Dziękuję za obszerne wypowiedzi. Chcę tylko potwierdzić, że to, co młodzież powiedziała, to jest wszystko prawda. Czekamy na nas. Drzwi są cały czas otwarte. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pragnę tylko nadmienić, że pan Wiesław Milewski, który reprezentuje spółkę PKP PLK, jest też nauczycielem przedmiotów zawodowych, kolejowych, trzy szybki i tak dalej, ale kochani uczniowie, jak sam powiedział, warto, bo potem praca, dobra płaca, stabilizacja, bezpieczeństwo, a zatem warto. Bardzo dziękuję, moi kochani, że odwiedziliście progi szkoły. Dziękuję za te ciepłe słowa o szkole. A przede wszystkim chcę powiedzieć jako dyrektor szkoły, że jestem dumna, że mam tak świetnych pracowników, że szkoła dała tak świetnych pracowników. I to są pracownicy spółek kolejowych, no bo w końcu to siedlecka kolejówka, ale mamy też grafików, mamy geodetów. Dlatego gratuluję wam, kochani, życzę wszystkiego dobrego. A teraz proszę o zabranie głosu naszych gości, którzy byli świadkami uroczystości, czy to ślubowania, czy to wypowiedzi na temat kształcenia zawodowego w naszej szkole. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Wawrynuk, naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Siedlce. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich, przede wszystkim pierwszoklasistów, ale witam również partnerów szkoły, pracodawców. Pani dyrektor, ślicznie dziękuję w imieniu prezydenta Andrzeja Śliwka za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Miałam przyjemność również w poprzednich latach uczestniczenia w tego typu wydarzeniu. Zawsze jest to dla mnie jednak nowe doświadczenie. Ciągle dowiaduję się czegoś nowego tutaj o współpracy, kooperacji, czyli świadczy to tylko o tym, że to cały czas ewoluuje, cały czas ta współpraca się rozwija. Mam nadzieję, że to, co dzieje się w waszej szkole, będzie procentowało w przyszłości. Jak widzimy, już ma to bardzo duże przełożenie na świadomość, na waszą pracę. I myślę, że to, co niebawem też nastąpi na terenie waszej szkoły, czyli powstanie branżowego Centrum Umiejętności, to również jest wynik tej długoletniej współpracy, tak, nawiązania pewnych kontaktów i wsparcia wielu osób. Także mam nadzieję, że kończąc tą szkołę, będziecie mogli wspominać pobyt tutaj z
takim sentymentem i zawsze będziecie mogli powiedzieć, to była moja szkoła, z taką satysfakcją w głosie. Mam nadzieję, że będzie to dla was miejsce, gdzie będziecie w stanie rozwijać swoje pasje i zawsze z uśmiechem wspomnieć swoją szkołę jako tą waszą ukochaną kolejówkę. Mam nadzieję, że również ten rok szkolny będzie dla was takim momentem, gdzie będziecie w stanie dołączyć do tej społeczności szkolnej tak w 100%. Bardzo podobało mi się, że oprócz tego, że są tutaj kształcicie się w zawodach technika, poligrafii, geodety i tak dalej, również rozwijacie się artystycznie. Także bardzo mnie cieszy fakt śpiewających grafików, śpiewających kolejarzy. Mam nadzieję, że macie jeszcze wiele innych pasji, o których my nie wiemy, a szkoła pozwoli i będzie tym miejscem, które wesprze wasze również takie pozaszkolne zainteresowania, ale będziecie je też w stanie prezentować tutaj nam na forum i zachęcać innych do udziału. Także dziękuję ślicznie za możliwość udziału i składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, zarówno uczniom, nauczycielom, naszym partnerom, z kolei ze wszystkich praktycznie spółek, które chyba na rynku funkcjonują w chwili obecnej. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla was bardzo owocny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Adama Skupa, dyrektora delegatury w Siedlcach, kuratorium oświaty w Warszawie. Pani dyrektor, pani naczelnik, dostojni goście, szacowna cała społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6, tak zwana kolejówka, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie. Dziękuję bardzo pani dyrektor za zaproszenie na tą uroczystość, tą cykliczną uroczystość. Miałem okazję uczestniczyć w wielu takich uroczystościach, no z przerwą covidową, bo 2 lata był covid i niestety nie mogliśmy się spotykać. Szanowni Państwo, reprezentuję mazowieckiego kuratora oświaty. Naszym zadaniem jest no, nadzór ten pedagogiczny, czyli dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Naszym zadaniem jest określić jakość pracy szkół. Po tym, co tutaj widziałem, słyszałem, wywodzę się również ze szkolnictwa zawodowego, więc mam jakieś wyobrażenie na temat współczesnego szkolnictwa zawodowego. Chcę pogratulować pani dyrektor, bo współczesnego, dobrego szkolnictwa zawodowego nie da się dzisiaj realizować bez współpracy z pracodawcami. Jeżeli uczeń nie widzi przyszłego miejsca swego pracy, no nie jest przygotowany po prostu do zawodu. Także minął ten okres, kiedy nie było tej współpracy i uczniowie byli zdezorientowani, co będą tak naprawdę robić po ukończeniu szkoły. Teraz możemy powiedzieć, że mamy współczesne, dobre szkolnictwo zawodowe, gdzie szkoły współpracują, są pod patronatem pracodawców z określonych branż. Muszę powiedzieć, że Siedlce wygrały taki los na loterii, bo jesteście w gronie 3 najlepszych szkół w Polsce, bo w ogóle tego typu szkół nie ma. Także tutaj trzeba pogratulować organowi prowadzącemu, że ta szkoła została utrzymana i w ogóle, że ta szkoła tutaj jest i będzie się rozwijać, bo pani dyrektor wspomniała, będzie budowane branżowe centrum umiejętności branży kolejarskiej, gdzie będziecie mogli zdobywać określone kwalifikacje, kompetencje, kończyć niezbędne kursy, bo w waszym zawodzie trzeba też kończyć niezbędne kursy, zdawać egzaminy, będzie to możliwe, a więc będziecie możliwie jak najbliżej tego przyszłego zawodu. Także gratuluję organowi prowadzącemu, no bo daję pieniążki na tą szkołę i w przypadku branżowego centrum wiem, że też pani naczelnik tam ileś trzeba było wyłożyć, mimo że projekt jest finansowany z budżetu państwa. Także gratuluję uczniom, tym, którzy tutaj złożyli przysięgę, że staliście się już pełnoprawnymi członkami tej społeczności. Gratuluję wam wyboru dobrego zawodu, wszystkiego dobrego. Jeszcze jedna uwaga, że na kolejnej imprezie, kiedy jestem, no ta szkoła jaśnieje. No,
tak trzeba powiedzieć, jak się wchodzi. Może wy tego na co dzień nie widzicie, ale jeżeli ktoś wchodzi od czasu do czasu, to ta wasza szkoła jaśnieje. Także pani dyrektor, życzę wszystkiego dobrego, trzymać tak dalej. Dziękuję bardzo. I skoro jeszcze takie święto, to poszukaliśmy jakiegoś suweniru. Historia polskich kolei. Pani dyrektor, niech wzbogaci szkolną bibliotekę. Dziękuję pięknie. Thank you.
mięśnie chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą siedem największych cudów świata. Tęczowy most zapłonie nad dniem, co lata marzenią skrzydło doda wspomnień. Wspaniała Aleksandra Stosio. Niezawodny Dawid Jakubiak.